jesteście na kanale megadyskont.pl. Dzisiaj zobaczcie, ze mną jest kto? Paweł. Halo, halo, Pawełek, dobra, i Agata. I Agatka, właśnie. I my dzisiaj otwieramy, zobaczcie, Treasure X. Szukamy prawdziwego skarbu. A co tam można znaleźć nawet? Szkieleta. A przede wszystkim, co tam jest jeszcze? Złoto. Złoto może być. My będziemy szukać złota. Kto wie, może nam się poszczęści. Trzymajcie za nas kciuki, więc od razu kciuki w górę. My otwieramy Treasure X z serii pierwszej. No i słuchajcie, szukamy złota, zaczynamy. Okej, kochani, ale teraz jest już dostępna druga seria, właśnie Treasure X, czyli Dragon's Gold. Szukamy tutaj, no również słuchajcie, złota, ale uwaga! Tutaj figurki są bardzo podobne właśnie do smoków, a gdzie niegdzie można nawet trafić na prawdziwego, złotego smoka. Ale to Agatka, co ty tam masz? Tutaj mamy skrzynię, w której znajdują się trzy pojedyncze smoki i mamy też gwarantowany złoty skarb. No właśnie, czyli kochani, słuchajcie, po prostu tak pokażę wam, że zobaczcie, w środku są takie raz, dwa, trzy opakowania z naszymi figurkami, no i gdzieś na pewno jest złoto. No dobra, to zobaczcie, my już sobie rozpakowaliśmy z folii nasz skarb, bym powiedziała, nasz Treasure X. W środku na pewno będzie figurka, także bierzemy się do pracy, będziemy kopać i szukać złota, jak prawdziwi tacy archeolodzy czy coś. Co, Pawełek, otwieramy, nie? Tak. No to wyjmuj, otwieraj, słuchaj, pudełko, szukamy naszego złota. Gdzieś musi być w końcu, nie? Gdzieś znajdziemy to złoto. Oj, oj, ale to tak zobacz, ostrożnie, wypada? O, coś tu widać, o, są narzędzia, patrzcie kochani, są narzędzia do kopania. O, trzymaj, Gatka. O, dobra, ja trzymam. O, ho, ho, Pawełek wyjął to, co najważniejsze. I jeszcze jest mapa, to otwieraj mapę, co tam będzie. Szybko, szybko, dokąd my idziemy, orety, ale trzeba będzie szukać. Dobra, to słuchajcie, Pawełek, otwieraj, tak już mamy trochę, wiecie, napoczęte, bo ciężko byłoby to palcem zdjąć. Jest jakaś moneta. I co to będzie? Oho, ho, dobra. Mocno kopiemy, otwieramy. Super! Zdejmujemy folię. I co tu jest? Słuchaj, można wyjąć tą monetę, Pawełek? Spróbuj. Co? Wyjmiemy? O, udało się. Wow, to teraz znajdziemy cel naszej wyprawy zaraz. Dobra, wyciągamy! Wow! Ale bryła! Ale no nie da się tak prosto, to tak nie jest hop siup, trzeba będzie trochę pokopać. Kochani, to słuchajcie, przykładamy sobie ten nasz wskaźnik, no i szukamy. Oj, tu nie pasuje, ach, tu też nam nie pasuje, no to lecimy dalej. O, tu pasuje, nie? Mamy. Mamy to, zobaczcie, tu jest taka złota sztabka narysowana, więc gdzie my idziemy? Pościg za złotą sztabką! Idziemy po złoto! Dobra, kochani, to co? Zobaczcie, Pawełek z Agatą ruszyli na poszukiwania! Ach, ale się trzeba mocno wiercić i to tak porządnie. O, słuchajcie, to coś jest już tam takie idzie. Łatwe. No, to nie jest. O, to jest prawdziwa jak praca. Pawełek idzie? O, zobaczcie, Pawełek kopie łopatą trochę, trochę wiertłem. Patrz, patrz. Coś tu widać? Mamy. Mhm. Och, będzie pierwszy element może. O, Pawełek też się do czegoś dokopał. Może do broni. O, może do broni. Oj, to musicie jeszcze kopać. Oj, tutaj dużo pracy przed nami. Oho. Ja mam coś niebieskiego. Co tam jest? Coś niebieskiego. Uuu. A ty ciekawe. Jaki, Pawełek, masz kolor? Coś widzisz? Taki niebieskawy. Niebieskawy? Uuu, coraz więcej widać. Oho, wiecie co? Poczekajcie, może zsypiemy ten piasek. Poczekaj, Pawełek. No. Zobacz, może coś będzie więcej widać. No, tu chyba noga jest, no. Co? Ale otworzyliście bryłę! Ojejku, tu słuchajcie. Mamy chyba tu. Rzeczywiście tu jest tułów. Oj. Coraz więcej elementów. Skrzynia jest. Super. I coś jeszcze? Jeszcze głowa o, i ręce. To ty weź o, to tą jeszcze część, brakuje. Tę część, a ja wezmę tę. Oj, to łupiemy dalej. Musi coś być w środku. O, Paweł, chyba coś widać. Głowę wykopałeś. Jakie złote zęby ma. Wow. Może trochę ty. Mhm, możemy, tak. Pewnie, że tak. O, i to jest chyba... Co to jest? Dwie części, ręce! Trzy nawet. No, oj, to sporo tego było. Ręce,
para rąk i noga nam się trafiła. O. Proszę bardzo, praktycznie komplet. Jeszcze broń, szukamy broni. Kto będzie miał broń teraz? Słuchajcie, możecie obstawiać w komentarzach. Ja chyba coś mam. Masz coś? No to Pawełek, hop dalej. Nie poddawaj się, co tam będziesz miał. Może będzie ta broń. Aha. Oj, zobaczcie, wszystko w drobny pył poszło. Nic nie zostało. Może jest coś. No, sprawdzamy. Nie. No, nie ma, nie ma. Nie ma, szukamy Pawełek. Szukamy dalej. Oj, tutaj jest tego kopania. Ciekawe, który to będzie. No, ciekawe. Wszystko prawie, jeszcze tylko broń została. Gdzieś chyba jest, co? Ja. No miejmy nadzieję. Tu coś wystaje, Agata, to w ciebie! Jest! Tak, jest broń, no nareszcie! Wow, mama, ekstra! Może który? Dobra, to zobaczcie, my już znamy naszą figurkę, ale ona jest jeszcze nieposkładana. Musimy wszystko tutaj, wiecie, powkładać. Czyli co, najpierw chyba tułów, Pawełek, dasz radę wczepić głowę? O, super, głowa wczepiona, to teraz jeszcze doczepiamy ręce, nogi i będzie gotowy. Mamy już naszą figurkę, my sobie ją odnaleźliśmy, to jest Rock Gold Snatcher, zobaczcie, i on jest z grupy bandytów. Ma tutaj tą swoją złotą broń, taką złotą maczugę. No i powiem Wam, wygląda trochę groźnie, ma jeszcze taki, wiecie, taki naszyjnik, jakby taką zawieszkę z dolarem. Co, Pawełek, otwieramy skrzynię? Tak. Sprawdzamy, co będzie, no to otwieraj skrzynię, uwaga. Co tu będzie w środku, co tu będzie? Tu mamy ulotkę, dobra. I to musimy zalać teraz wodą. No to co? Zalewamy. No, tu jest instrukcja, ale zalewamy wodą. I trzeba mieszać. Aha. Łopatą. To lejemy. Wow, zobacz, co się dzieje. I pomieszać ale trzeba. Ale super, zobacz, zaczyna się musować. Mieszać trzeba chyba. Ojejku, Paweł, jak jesteś odważny, to można rękę włożyć do środka. Czy włożyć palec? O, jejku, czuć tam coś? Tam jest, musi być jakiś skarb, co tam jest? No coś mam. Coś masz? W piasku coś. Oj, no bo to jeszcze musuje, to dlatego. No to poczekajmy, może wypłynie zaraz. No, zobacz, zobacz, patrz uważnie. Ehe. O, patrz, to złoto. Zobacz, tam już coś widać. Cóż to takiego jest? Coś wypływa! Kochani! Można wyjąć. No można wyjąć! Co my tu mamy? Brąz! Zobaczcie! Monety! Pieniążki mamy. To kochani, zobaczcie! Znaleźliśmy już skarb, który był dla naszej figurki i są to takie brązowe monety! Super sprawa! Zobaczcie, akurat się mieszczą na dłoni. Drodzy, otworzyliśmy sobie nasz skarb, czyli Treasure X. W środku była figureczka, no niestety nie udało nam się trafić na złoto. Szkoda, że nie było złota, ale trafiliśmy na... brąz. Na brąz, też nieźle, tak. Nie? Pawełek zadowolony? Nie? Spoko, ja też myślę, że brąz też jest całkiem niezły, także zawsze coś fajnego, zawsze to jest niespodzianka, na co trafimy. Także jeżeli i Wy lubicie serię Treasure X, to zostawiajcie kciuki w górę! Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i widzimy się już niebawem. Pa, pa! Pa.